Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym szkoleniu online przygotowanym przez Księżnicę Podlasku imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Ja nazywam się Dominik Sołowiej i będę miał dziś przyjemność wtajemniczyć Państwa w podstawy funkcjonowania WordPressa. Platformę, która pozwala na szybkie, intuicyjne, co ważne, bezpłatne tworzenie blogów, stron internetowych, landing page'y i innych rozwiązań, które znamy pod wspólną nazwą www. Drodzy Państwo, WordPress jest takim narzędziem, które, jak podają statystyki, w ogóle WordPress też się do tego przyznaje, obsługuje ponad 36% wszystkich stron działających w wirtualnej przestrzeni. Wyliczono, że tych stron na chwilę obecną jest lekko ponad 1,5 miliarda. Więc wyobraźcie sobie Państwo, że te 36% to są strony oparte o WordPressa, o bardzo prostą, intuicyjną platformę, która pozwala osobom nieposiadającym wiedzy informatycznej stworzyć witrynę, zadbać o jej elementy wizualne, o wygląd, tak by pasował do tematu strony, a jednocześnie pozwala użytkownikowi, administratorowi, dziennikarzowi, blogerowi w sprawny sposób zarządzać treścią tam publikowaną. Jednocześnie WordPress daje całkiem ciekawe możliwości pozycjonowania strony, jej optymalizacji, tak by po wpisaniu słowa kluczowego, nazwy strony, Państwa imienia i nazwiska, czy tematu witryny, gdzieś wysoko wyskoczyła ona w wynikach wyszukiwarki Google. Oczywiście nie dzieje się to od razu, jest to okupione też pewnym wysiłkiem, natomiast prowadząc bloga warto pamiętać nie tylko o jego zawartości merytorycznej, o dobrej treści, o ciekawej treści, o interesujących zdjęciach, multimediach i infografikach, ale też warto pamiętać o tym, żeby nasz blog gdzieś był rozpoznawalny w przestrzeni internetowej, żeby internauci szukający na przykład bloga o książkach, czy bloga o malarstwie, czy o sztuce regionalnej, po wpisaniu słowa kluczowego do wyszukiwarki Google, na przykład wyszukiwarki Google, otrzymali gdzieś wysoko w wynikach wyszukiwania adres Państwa strony. Co ciekawe, jeszcze jedna ciekawostka, silnik WordPressa, oczywiście zmodyfikowany przez informatyków, wykorzystują takie strony internetowe, takich instytucji jak Smithsonian, National Museum of African Art, BBC America, Sony Music, magazyn People, bardzo znany magazyn plotkarski, platforma blogowa Agencji Kosmicznej NASA oraz stacji telewizyjnej CBSN New York. Tych instytucji jest mnóstwo, mógłbym je Państwu wymieniać, ale to dowód na to, że dobrze przygotowany WordPress jest doskonałym narzędziem do tego, żeby promować treści, które chcemy, by się znalazły w internecie. Więc dzisiaj krótkie szkolenie wprowadzające, pokazujące, w jaki sposób stworzyć WordPressa, wykorzystując tą platformę blogową, opublikować pierwszy post, wrzucić multimedia, wrzucić treść, wstawić słowa kluczowe. Najważniejszą stroną i adresem, który powinniście Państwo zapamiętać, to strona wordpress.com. Kiedy wejdziemy na tę witrynę, oczywiście WordPress chwali się tymi statystykami, o których Państwu na początku wspomniałem. Mamy tutaj przegląd możliwości, które oferuje WordPress. Build simply, czyli buduj w sposób prosty. Stwórz swoją stronę bez znajomości kodu, narzędzi i bez ograniczeń. Oczywiście pewne ograniczenia w funkcjonowaniu WordPressa, tej jak gdyby w cudzysłowie bezpłatnej wersji, istnieją, o tym Państwu powiem, ale na razie skupmy się na tym, w jaki sposób stworzyć chociażby tak ładnie wyglądającą witrynę, to akurat sklepu sprzedającego ekologiczne warzywa, czy tutaj strony sprzedającej na przykład kwiaty. Co jest jeszcze ciekawe, zanim przejdziemy do stworzenia pierwszej strony, WordPress bardzo dobrze skaluje się na urządzeniach mobilnych. Skaluje się, czyli wyświetla się na urządzeniach mobilnych, czyli na komórkach, na smartfonach, na tabletach i na innych mniejszych od urządzeń desktopowych urządzeniach. Rzeczywiście jest to całkiem sprawnie skonstruowana
platforma, która pokazuje, że urządzenia mobilne również są świetnymi narzędziami do wyświetlania stron internetowych. Co ciekawe, Google mówi, że to właśnie ponad 80, jeśli się nie mylę, procent całego ruchu mobilnego, całego ruchu w ogóle internetowego koncentruje się w urządzeniach mobilnych, więc mówi się, że mobile first, czyli projektujemy stronę internetową pod urządzenia mobilne, bo częściej z nich użytkownicy będą korzystali niż pod urządzenia desktopowe. Ale my skorzystamy dzisiaj z projektowania WordPressa na laptopie, bo będzie łatwiej i wygodniej obserwować wszystkie jego elementy. W prawym górnym rogu mamy przycisk Get Started, zaczynamy, albo Start Your Website, więc możemy skorzystać z tych dwóch przycisków. Klikamy i WordPress przenosi nas do panelu logowania. Tutaj możemy wpisać swój adres e-mail, wybrać tak zwanego nicka, nazwę użytkownika, username i wpisać hasło i w ten sposób tworzymy konto na WordPressie. Na skrzynkę mailową z podpiętym tym adresem dostajemy wiadomość, potwierdzamy prawa dostępu do tej skrzynki pocztowej. W ten sposób mamy uaktywnionego WordPressa. Ja obejdę tę opcję, żeby zaoszczędzić trochę czasu, a zaloguję się, wybierając swoje konto na Gmailu jako narzędzie autoryzacyjne. No i jesteśmy już, drodzy Państwo, zalogowani. WordPress pyta nas na początku o adres domeny, adres witryny, którą chcemy wymyśleć, tak? Zróbmy na przykład, tutaj już mam podpowiedź, bo wcześniej próbowałem, czy taki adres jest wolny. Na przykład załóżmy stronę www, strona kursu, naszego kursu. I zobaczcie Państwo, jest tu opcja płatna w wysokości 72 zł, jeśli chcemy zarejestrować adres strony pod domeną, która będzie przyporządkowana wyłącznie nam, czyli na przykład strona kursu.com. Natomiast jeśli chcemy skorzystać z bezpłatnej wersji, to wybieramy opcję, która do naszego paska adresowego dokleja sformułowanie wordpress.com. To jedyny mankament i minus, ten adres będzie nieco dłuższy, ale mamy całkowicie bezpłatną, dożywotnią platformę, która pozwala nam na zarządzanie stroną internetową. Jak Państwo widzicie, WordPress sugeruje wybór strony, strona kursu z taką liczbą wordpress.com, jest to domena darmowa, co oczywiście nie wygląda za dobrze, bo nikt nie będzie wpisywał takiego adresu do przeglądarki. Więc zaproponowałem Państwu inny adres, nie strona kursu, bo jak widzieliśmy, on miał te cyferki w swoim adresie, więc wybierzmy sobie adres strona kursu online. Wyraz online zapisałem w polskim brzmieniu, bo adres strona kursu online wordpress.com jest również zarezerwowana. Jak widzimy, ta domena nie jest zajęta przez nikogo, więc WordPress nie sugeruje nam żadnych dodatkowych cyfr. Jest to witryna darmowa, możemy ją wybrać. Tutaj mamy dodatkowe sugestie związane z pakietami, które WordPress proponuje, byśmy je wykupili. Na razie o nich nie będziemy rozmawiali, więc wybieramy opcję Start with a free site, czyli rozpoczynamy bezpłatną wersję strony, uruchamiamy bezpłatną wersję strony. No i drodzy Państwo, nasza witryna, strona kursu online wordpress.com już funkcjonuje. Możemy sprawdzić sobie, czy ona rzeczywiście działa. Jak widzimy, strona została już uruchomiona pod adresem strona kursu online wordpress.com. Ona wygląda na razie w ten sposób, bo jest to szablon, tak zwany template, który WordPress proponuje. My możemy te szablony zmieniać dowolną ilość razy, nawet wcześniej wstawiając już jakąś treść. Tutaj możemy zadbać o to, żeby ten nasz blog wyglądał w całkiem interesujący sposób. Jak wygląda panel WordPressa? Kiedy logujemy się do takiego wyglądu strony, mamy tutaj trochę przycisków na początku wyglądających na skomplikowane, ale zupełnie tak nie jest. Pierwszą rzeczą, którą możemy śmiało zrobić, żeby
ułatwić sobie nawigację po WordPressie jest zmiana języka zarządzania stroną. Klikamy tutaj w prawym górnym rogu zdjęcie przedstawiające sylwetkę użytkownika. Wybieramy opcję Account Settings, czyli ustawienia konta. Wybieramy z języka angielskiego na język polski. Tutaj się nie wyświetla, a Suggested Language, czyli język polski. Wybieramy język. Akceptujemy ustawienia konta. I już cały panel zarządzania WordPressem jest w języku polskim. Więc wracamy do naszej strony internetowej. Klikamy w lewym górnym rogu przycisk Moja witryna i przenosimy się znowu do panelu zarządzania witryną. Tamten panel, tu Państwu powiem, to jest to konto, to są te ustawienia konta. To jest miejsce, w którym zarządzać możemy wieloma stronami WordPressa, czyli na adres, w tym przypadku desolowy gmail.com i na nazwę użytkownika i na hasło, możemy założyć inną stronę internetową, kolejną i kolejną i ona będzie, one wszystkie będą znajdowały się w tym panelu zarządzania stronami WordPressa, natomiast by przejść do tej naszej konkretnej strony, musimy przejść do mojej witryny. Tu na razie, jak widzicie Państwo, jest tylko jedna witryna, którą właśnie przed momentem założyliśmy i możemy ją teraz zarządzać. Sprawdźmy, jak wygląda ta strona właśnie w naszym panelu. Wygląda właśnie tak. I teraz przygotowujemy naszą witrynę do tego, żeby można było spokojnie nią nawigować. Zadbamy o to, by wszystkie treści, podstawowe treści, takie jak nazwa strony i elementy wizualne były właściwie ustawione, by strona reprezentowała tę treść, którą chcemy do niej, które chcemy na tej stronie zamieścić. Więc zobaczcie Państwo, tutaj mamy taki przycisk dostosuj. Później zobaczymy, jak wygląda opcja dodawania stron, podstron do naszej strony, wpisów kolejnych, mediów, komentarzy. Na razie zadbamy o dostosowanie strony do tego, żeby ona była wizualnie atrakcyjna i żeby znajdowały się na niej wszystkie informacje, na którym nam zależy. Kiedy kliknęliśmy przycisk dostosuj, przenosimy się do panelu, w którym mamy opcję tożsamość witryny, czyli nazwa witryny. Menu, możemy wstawić na naszą stronę menu, które będzie przenosiło do kolejnych podstron, do kolejnych wpisów na przykład. Opowiem Państwu o widżetach, czyli wtyczkach bezpłatnych, narzędziach, które pozwalają wstawić na stronę dodatkowe funkcjonalności, ustawieniach strony głównej, czyli związanych z tym z adresem strona kursu online wordpress.com. O dodatkowym CSS-ie nie będziemy dzisiaj mówili, więc zadbajmy o tożsamość witryny. Jak klikniemy sobie przycisk tożsamość witryny, zostaniemy przeniesieni do szablonu, który będzie redagował właśnie ten tytuł witryny znajdujący się w lewym górnym rogu. Tu możemy sobie napisać strona kursu online WordPress. I jak widzicie Państwo, po kilku sekundach WordPress wrzucił do kodu strony sformułowanie, którego Państwo użyliście i nasza strona już nosi tutaj nazwę strona kursu online WordPress. Może skrócimy go do strona kursu WordPress, będzie się lepiej czytało i umieści się on w jednej linijce. Opis. Opis jest też ważny, bo opis jest istotny z punktu widzenia wyszukiwarki Google, która będzie skanowała naszą stronę. Jeśli znajdzie atrakcyjny opis odnoszący się do treści strony, to szybciej wypozycjonuje ją w wyższych wynikach wyszukiwania. Możemy napisać, że strona poświęcona kursowi WordPress Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Jak widzimy, opis został umieszczony pod główną nazwą naszej strony. On się oczywiście na razie w całości nie wyświetla, bo my mamy tutaj ten baner zmniejszający trochę szerokość naszego ekranu, ale o to zadbamy. Możemy zamieścić logo, ikonę witryny. Więc na razie zapiszmy zmiany, bo logotypu na razie nie mamy, więc wszystko to, co wrzuciliśmy na naszą stronę, a co powinno być przez nas zapisane, powinno być zaakceptowane w panelu WordPressa. Więc klikamy Zapisz zmiany. Widzimy, że WordPress przekazał informację, że wszystko zostało zapisane. Tym X-em możemy zamknąć naszą stronę. No i z ciekawości
przejść do naszej witryny, żeby zobaczyć, jak będzie ona wyglądała. I mamy rzeczywiście tak wyglądającą witrynę, strona kursu WordPress, strona poświęcona kursowi WordPress Księżnicy Podlaskiej w Białymstoku. Tutaj mamy jeszcze informację, że nasza strona nie została uruchomiona, czyli opublikowana. My ją widzimy w przestrzeni internetowej jako administratorzy, więc jest to dobra opcja, kiedy jeszcze nie wszystkie rzeczy wrzuciliśmy na stronę, nie chcemy ją pokazywać czytelnikom, internautom. Możemy dopiero później ten przycisk Launch Site, czyli uruchom stronę, uruchomić. Na razie pozostaje ona nieopublikowana oficjalnie. Więc znajdźmy sobie jakiś logotyp, który możemy wykorzystywać, może jakiś znak specjalny, który będzie identyfikował naszą stronę. W poprzednim kursie mówiłem Państwu o Canva, o bezpłatnym narzędziu, więc sprawdźmy może, co Canva daje, jakiś prosty logotyp, który będziemy mogli wykorzystać do celów, by stworzyć jak gdyby bardzo atrakcyjną witrynę internetową. Więc zobaczcie Państwo, skorzystajmy z Canvy, zobaczmy, jakie narzędzie ona może nam dzisiaj dać. I wybierzmy sobie jakiś logotyp. No i zróbmy sobie, przepraszam, logotyp. Wróćmy jeszcze na moment do wyszukiwarki. Stwórzmy sobie jakieś logo. Tutaj WordPress nam daje kilka opcji logotypów, więc wybierzmy sobie to. Załóżmy, będzie to strona kursu online. Tutaj damy napis WordPress. No i takie logo możemy sobie pobrać na komputer, by wykorzystać go do wstawienia na naszą stronę internetową. Wracamy, zamykamy sobie Canvę. Wracamy do WordPressa. Tak wygląda nasza strona. Możemy się zastanawiać, gdzie podział się nasz panel, ale możemy spokojnie do niego wrócić, klikając moja witryna. No i wrzucamy nasz logotyp, czyli znowu klikamy dostosuj. Tożsamość witryny. Stwórz logotyp. Wybierzemy opcję wrzucania naszego już przygotowanego logotypu. Wstawiamy go, klikamy wybierz. WordPress może nam sugerować docięcie tego logotypu do kształtu strony. Sprawdźmy, jak on będzie wyglądał, kiedy będzie miał kwadratowy obrys. No, tak wygląda logotyp. Można będzie go trochę później zmniejszyć, ale dla potrzeb naszego kursu widzimy, w jaki sposób nadać identyfikację wizualną naszej stronie internetowej. Przechodzimy do kolejnych elementów. Możemy też zadbać o to, by nasza strona miała właściwą ikonę. Ikona witryny jest to ta ikona, która pojawia się w zakładce naszej przeglądarki. Tutaj mamy docelowo wstawioną ikonę WordPressa. Możemy wrzucić naszą ikonę, też zmniejszając ją. Akurat tutaj chyba WordPress nie daje nam takiej możliwości, bo to jest tak, ma wyglądać to logotyp. Takie powinien mieć rozmiary. Teraz zobaczymy, czy się zapisze. Zapisujemy zmiany. Dobrze, sprawdźmy, jak wygląda nasza witryna. Mamy dokładnie tu zamieszczony logotyp naszej strony. Oczywiście on jest bardzo pomniejszony, nie widać szczegółów, ale to tylko dla potrzeb dzisiejszego szkolenia pokazałem Państwu, w jaki sposób też zadbać o tą warstwę wizualną, chociażby o taką drobną ikonkę, którą WordPress daje nam do edycji, więc możemy ją tutaj wstawić. Nasza strona wygląda na chwilę obecną tak. Tutaj mamy docelowo przez WordPressa wstawione nazwy poszczególnych podstron. Home to jest przycisk uruchamiający stronę główną, czyli gdzieś jesteśmy na naszej witrynie, chcemy do niej wrócić, do strony głównej, klikamy przycisk Home.
WordPress został stworzony docelowo jako platforma blogerska, więc do publikowania treści artykułów, dziennikarskich artykułów poświęconych Państwa pasjom i zainteresowaniom, więc docelowo jest tutaj przycisk blog. Kiedy go klikniemy, WordPress daje nam możliwość wpisywania postów wyglądających w tym szablonie, na przykład tak. Czyli mamy stronę blogową i tutaj mamy posty, na razie takie technicznie zamieszczone przez WordPressa, które możemy zobaczyć, jak będą wyglądały. W ten sposób wygląda post zamieszczony na tej stronie internetowej. Tu oczywiście możemy też wrzucić multimedia, ale zrobimy to za moment. Jeszcze Państwu opowiem o przycisku About. To jest przycisk o stronie. Tutaj możemy zmienić oczywiście nasz wizerunek, bo tutaj jest docelowo wstawiony przez WordPressa, kiedy zainstalowaliśmy ten motyw. Tu jest też kilka stron, kilka zdań poświęconych autorowi, autorce strony. Więc okej, zobaczmy, w jaki sposób moglibyśmy zmienić chociażby ten przycisk About, który może być na początku dla nas drażniący, bo nie widzimy swojego zdjęcia, tylko zdjęcie osoby gdzieś tam wczytanej przez WordPressa, więc w jaki sposób to robimy. Zamykamy ten panel, który pozwala nam na zarządzanie tożsamością witryny, czyli jej wyglądem między innymi. Zamykamy, automatycznie wracamy znów do głównego panelu WordPressa i teraz musimy zadbać o zmianę treści w zakładce About. Ta strona About, blog, home i kontakt, to w nomenklaturze WordPressa są strony. Natomiast te teksty znajdujące się na blogu to są wpisy. Warto o tym pamiętać, bo dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej uporządkować przestrzeń WordPressa. W konkretnych stronach możemy wrzucać konkretne treści, natomiast blog pozostaje takim elementem strony, który pozwala na szybkie publikowanie tekstów. Więc zadbajmy teraz o tę zakładkę, o tę stronę About, bo blog może zostać, bo blog już tak się utarł ten wyraz, że jest rozpoznawalny w zasadzie w każdym języku, więc będzie wiadomo naszym czytelnikom posługującym się językiem polskim, że tutaj mamy teksty blogowe, ale About, no, możemy zadbać o to, żeby ta treść wyglądała nieco inaczej. Klikamy strony. Mamy tutaj stronę About. Edytujemy ją na przykład klikając te trzy kropeczki i klikamy edycję. Edycja strony pozwala nam na nanoszenie zmian. Czyli zobaczcie Państwo, wszystkie elementy znajdujące się na tej stronie są elementami edytowalnymi. Czyli usuwamy About i możemy napisać o mnie. Usuwamy ten tekst. On jest, jak widzicie Państwo, pogrubiony. Ma rozmiar H2 w przeciwieństwie do tego tekstu, który jest tekstem wstawionym konkretnie już jako treść, więc możemy sobie zaznaczyć, skasować i piszemy. Strona internetowa poświęcona kursowi WordPress Książnicy Podlaskiej. To ciekawe, jak widzicie Państwo, WordPress od razu sugeruje poprawki. Widzi źle napisany wyraz. Świetne narzędzie, jeśli gdzieś się pomylimy i chcemy wstawić właściwy tekst. Zmieńmy teraz zdjęcie znajdujące się tutaj po lewej stronie. Wstawmy tu na przykład logotyp Książnicy Podlaskiej. Jak widzicie Państwo, możemy na to zdjęcie najechać. Możemy je skasować, na przykład korzystając z przycisku Delete i możemy dodać nasze zdjęcie. Wstawiamy, klikamy obrazek, wyślij na serwer, czyli wszystkie nasze materiały, teksty, pliki multimedialne, zdjęcia wrzucamy na serwer WordPressa. To jest ważne, by o tym pamiętać, że korzystając z tej opcji darmowej WordPress.com na przykład, nie musimy posiadać własnego serwera, na którym zamieścimy naszą stronę internetową. Wszystkie pliki są zamieszczone na serwerach WordPressa. Klikamy wyślij na serwer. Ja już tu wcześniej wrzuciłem logotyp Książnicy Podlaskiej. Klikam, on się wczytał. Możemy tutaj też dodać opis.
logo księżnicy. Przepraszam. Jakiś problem z klawiaturą najwyraźniej. Podlaski. Białymstoku. Dlaczego ważne jest podpisywanie zdjęć? Wydaje się przecież, że wszyscy widzą, że to jest logotyp Książnicy Podlaskiej. Otóż jest teraz taka tendencja, zresztą bardzo istotna, by wszystkie materiały multimedialne, w tym logotypy, opisywać. Przede wszystkim ze względu na osoby, które są osobami niedowidzącymi albo niewidomymi, które korzystają z internetowych, korzystając też z narzędzi, które pozwalają wczytać napis, które my zamieściliśmy pod logotypem, nazwać to zdjęcie, które tutaj znajduje się na stronie internetowej. Wtedy osobom niedowidzącym albo niewidomym ułatwiamy nawigowanie po naszej stronie. Co ciekawe, Google lepiej pozycjonuje strony, których multimedia, zdjęcia są otagowane, mają napisy. Najlepiej pamiętać o tym, by takiego zdjęcia nigdy bez napisu nie pozostawiać. Zobaczcie Państwo, kiedy sobie zaznaczymy ten napis, mamy opcję pogrubienia, możemy wstawić kursywę, a też na przykład możemy wstawić link do strony internetowej, czyli zobaczcie Państwo, księżnicapodlaska.pl. Klikamy w ten link i ktoś, kto kliknie w logotyp na naszej stronie internetowej Książnicy Podlaskiej, przeniesie się na jej oficjalną stronę, więc jest to bardzo ciekawe i użyteczne narzędzie. Tutaj ten tekst, pozwólcie Państwo, że pozostawię bez zmian. Oczywiście możemy go skasować i napisać coś. Kurs internetowy poświęcony platformie WordPress. Kropka. Wpis będzie stosunkowo krótki. Zanim go zaktualizujemy na naszej stronie, możemy zobaczyć, jak on wygląda, więc klikniemy podejrzyj. WordPress daje nam szybko możliwość podejrzenia wpisu na stronie About. Tak wygląda na stronie o mnie. Teraz tutaj też zmienimy treść tego przycisku. Tak wygląda ten wpis. Możemy go zamknąć. Zaktualizujemy go. Kiedy kliknęliśmy przycisk zaktualizuj, wchodzimy na stronę internetową. Jak widzimy, już to sformułowanie about zostało zmienione na sformułowanie o mnie. I tak wygląda ten wpis. Tutaj jest link do Księżnicy Podlaskiej. Tutaj mamy tytuł naszej strony i krótkie sformułowanie o tym, czym strona się zajmuje.